Cześć wszystkim, tutaj Damian. Kasia. Są aktualnie w Krościenku. Przy głównym kościele, czy nowym kościele. Tam auto na parkingu zostawili. Bo jest darmowy. Idziemy sobie z Krościenka na Trzy Koruny. Inna z okolica. Coś tam było jeszcze? Czartezik. W sumie mapka się pokaże aktualnie teraz. Nie wiem, ile ta trasa ma mieć. 6 godzin, 5. Coś takiego. Aktualnie pogoda jest, no, taka bezwidokowo. Same morze chmur. Niby to się ma rozjaśnić. Będziemy widzieć, co z tego wyjdzie. A my sobie idziemy. No. A i witam wszystkich tych, którzy subskrybują, którzy oglądają ten kanał. No i dzięki, żeście są. Coś tam piszecie, jakieś komentarze. No. Tych wszystkich nowych i starych. Chodźmy się pobuczyć. Tam jest Dunajec. I tam frizaki, łódki się wyciągają. Tam. Tu jest rundo, stary kościół. My się kierujemy w stronę nowego targu. Do żółtego szlaku. Aż do przełęczy. Wiesz ta przełęcz? Szopka. Przełęcz Szopka. W sumie Kasia trasa wybierała. No, będę wiedzieć, co z tego wyjdzie. Fajnie byłoby, jakby jakieś widoki były na Trzech Koronach. A nie na mleko. No. Niby 2 godziny mamy jakoś, żeby dojść. Jest godzina 7 aktualnie. To będziemy jechać koło 9 na Trzech Koronach. Ciekawe, ile ludzi będzie. Bilecik trzeba kupić. Tam jest płatne, chyba że nikogo nie będzie. No i gdyby zaczynamy iść szlakiem żółtym, są na stromotnych niżnych. Park Narodowy. Zachowaj spokój. O, tu jest mapa. Trzy Korony jest tu. My sobie samoginał. Tu nie widać tego na mapie. Dokładnie. Ale idziemy sobie tu żółtym szlakiem. Do prawień czopek. Potem sobie idziemy niebieskim szlakiem na Trzy Korony, na Zamkowo Góra. Wracamy się niebieskim. Idziemy tu na Czartezik, na Sokolica. Tu jest Sokolica. I z Sokolicy będę się zastanawiać, czy wracamy się zielonym, czy idziemy prawie aż do Szczawnicy. I potem sobie pójdziemy drogą do Krościenka. No, to byłoby tyle. Tu. A tu sobie biegnie. Tu idzie, raczej. Tu sobie biegnie
ten zielony i niebieski szlak tam, o, tam idą, a my idziemy żółtym na przełęcz Szopek, Szopka lub chwała Bogu, tylko nazwa. Aktualnie minęliśmy, czy są na przełęczy Szopek. Druga nazwa, chwała Bogu. Ponoć ludzie jak tu idą po tej prostej drodze, to dochodząc długo dają chwała Bogu, bo niby tak pod górka jest. My tu mieli iść godzina 30, wyszło nas to 40 minut czy 50. 50 chyba. 10 minut nas to wyszło. My idziemy, słońce się wybiło, obejrzymy co tam będzie na wierchu. Popływać, poleżeć. Kasia, jak 3 korony zaliczone. I piękny widok. Może chmury. I Tatry. Zdjęcia. Nie. Zamek Pieniny, pół godziny, Sokolica 2.15 mamy. I to idziemy. Jest godzina 9. Od 9 tu pani jest, czyli płatne. Czyli na Sokolica pójdziemy, i będzie trzeba zapłacić na Sokolicy. Muszę wam powiedzieć, piękne widoki, piękne chmury. Zwiedzanie ruin. Ktoś się zastanawiał, kaj te są trzy korony, a my są teraz tu, w tym miejscu. No z drugiej strony. Jaki? Nie widać go na komórce. Albo ja już. Tylko w mur, aż tam. Było tyle z ruin. Idziemy. Ktoś by się zastanawiał, kaj są te ruiny. Tak nie trzeba, bo nie ma opisane, że tam trzeba skręcić do góry po schodach.
na niebieskim szlaku. Ewentualnie jak ktoś idzie w dół, znaczy z dołu do góry. O, z okolica 45 minut. Burzana. Czertezik. Ile to jest? 20 minut? 15. Tam. Piszymy stamtąd. Teraz idziemy tam. I są my na Czerteziku. Taka jest z drugiej strony w dom. Trzy korony. Tam Tatry. Spływ Dunajec na dole jest. Tam Kasia. I Tatry w chmurach. Z okolica. Sosna, sosna. Tatry w chmurach. Dunajec. Chodź, zobacz jak tratki spływają. Nie wiem, czy widać tam te tratki. No, synek, no. Zobacz, to jest ten spływ Dunajcem na tratwach. Aktualnie jest okolica za nami. Teraz idę na schronisko Orłowicza. Dali niebieskim szlakiem przed siebie. Dunajec. I ta. Cała. Kratwa. Tam też płynie. Przeprawa przez rzekę, aż i przez Dunajca. 4 złote. Z jednego brzegu na drugi. A my idziemy sobie do schroniska. Tam chyba jest szawnica, ale możemy się wydobyć. Schronisko Pety, taka Orlica. Żegnamy się z nim. Idziemy do Szczawnicy i Szczawnicy do Krościnka. Jeszcze jakieś 4,5 km przed nami do zrobienia. W sumie człowiek pojot. Jak to na wakacjach. Może się pozwolić. Nie, Kasia? Chodzi, że jest jeszcze ponoć punkt widokowy. Fajnie wyleźć na niego i sobie pooglądać.
panoramę. A tu se może wyjść ze stawnicy. Mateusz tam spytał mnie. Kolejne marzenie Kasi spełnione. No miły pana, powiedzmy, podwiózł. No i Kasia zadowolona. Jedno marzenie spełnione, ale trzeba się ogólnie na cały spływ wybrać Dunajcem. A nie no na 20 minut. A my idziemy sobie do Krościenka. Ale jak będziecie w Szczawnicy i będziecie chcieli się dostać do Krościenka, zawsze możecie poprosić, zapytać panów lisaków, czy was podrzucą. No, nam się udało za jednym, drugim razem. Ja. Jakoś chmurka się pokazała. Wedle radarów. Co sprawdzę? Chmury. A czy z tego wie jaki deszcz? Cóż tam wie? No i to byłoby tyle na dzisiaj. Trasa się powinna teraz pokazać, co my przeszli. Wysokości ze szczytami. I tak ogólnie, no, kończymy w Krościenku. Idziemy sobie na bezpłatny parking, tak jak my auto zostawili. I wracamy na noclek. Tu kończą w ogóle cały spływ. Lisaki chyba ostatni ten w Krościenku mają. Może tam jeszcze Jerzyka jest. Nie wiem. Zawsze kajakiem jeszcze idzie płynąć. Jak ktoś chce ewentualnie pontun. No i chyba tyle, nie? Na dzisiaj. Wyszło nas to czasowo. Jest 15.16, zacznijmy o 7. Bo w sumie godzina w Strynicku my siedzieli. Godzina w Strynicku. Przyjęliśmy całości całego dnia. To ten, to macie ile? 8? 8 godzin 15 minut. No z tego jeszcze my płynęli sobie z lisakami. No, dzięki za oglądanie. Jakiego suba, łapeczka w górę, to się powinno jakoś tu pokazać. No i tyle. Dzięki za oglądanie.